System pomocy MSDN. W Visual C++ zdefiniowanych jest wiele obiektów, klas, ich metod i właściwości. Nauczenie się wszystkich na pamięć jest wręcz niemożliwe. Programista zawsze może wesprzeć się rozbudowanym systemem pomocy MSDN, który w każdej chwili może zostać zainstalowany lub odinstalowany. Aby uzyskać pomoc o konkretnym obiekcie, wystarczy kliknąć na nim i nacisnąć klawisz F1. Pojawi się okno zawierające najważniejsze informacje. Zwykle są to informacje w języku angielskim, lecz nawet osoby ze słabą znajomością tego języka bardzo szybko znajdą podstawowe zastosowanie wybranych metod i właściwości danego obiektu dzięki zamieszczonym przykładom examples. Dla przykładu poszukajmy opisu właściwości i metod obiektu button. Kliknij na obiekcie, naciśnij klawisz F1. Pojawia się okno pomocy zawierające informacje o wybranym typie obiektu. W grupie Reference znajduje się link Button Class. Po kliknięciu w link otwiera się okno informacji o definicji klasy typu Button. Po kliknięciu w link Members w tłumaczeniu członkowie uzyskujemy dostęp do listy metod oraz właściwości danej klasy oraz klasy, z których ona dziedziczy. W górnej części okna znajdują się linki do opisu konstruktorów, zdarzeń, metod oraz właściwości danej klasy. Po kliknięciu w odpowiedni link zostaniemy przeniesieni do listy z uproszczonym opisem. Po kliknięciu w nazwę metody lub właściwości czy zdarzenia uzyskamy dokładniejsze informacje. Przyciskiem Back możemy wrócić do poprzedniej strony pomocy. Podobnie sytuacja wygląda podczas edycji kodu źródłowego programu. Po wpisaniu komendy wystarczy kliknąć na nią i wcisnąć klawisz F1. Wyświetlone zostaje okno ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi polecenia lub obiektu oraz gotowe przykłady użycia komendy obiektu. Podobnie w trakcie wpisywania nazwy obiektu znanego typu uzyskujemy pomoc w postaci listy wyboru z dostępnymi dla niego właściwościami i metodami. Za pomocą klawiszy strzałek lub myszy możemy z tej listy wybrać określoną metodę lub właściwość.